Uwielbiam Cię, uwielbiam Jezu Cię, w hostii Te ukryty. Uwielbiam Cię, uwielbiam Jezu Cię, w hostii Te. Uwielbiam Cię, uwielbiam Jezu Cię, w hostii Te ukryty. Uwielbiam Cię, uwielbiam Jezu Cię. Uwielbiam Cię, uwielbiam Jezu Cię, w hostii Te ukryty. Uwielbiam Cię, uwielbiam Jezu Cię, w hostii Te. Uwielbiam Cię, uwielbiam Jezu Cię, hostii Te ukryty. Uwielbiam Cię, uwielbiam Jezu Cię. Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie utrudzeni, obciążeni i prosimy Cię o pokrzepienie, o umocnienie naszych serc. Ty powiedziałeś: przyjdźcie utrudzeni, obciążeni, ja dam Wam odpocząć. To my, utrudzeni z różnymi troskami życia, do Ciebie przychodzimy, bo wierzymy, że tylko Ty masz słowa życia wiecznego. Ty nas pokrzepiasz, karmisz, umacniasz. Tylko Ty, do kogo pójdziemy? Jezu, otwieramy nasze serca przed Tobą, a szczególnie te sprawy wszystkie bolesne, trudne, pytania, niepokoje, obawy o jutro. Wlej w nasze serca, Jezu, miłość swoją przez Ducha Świętego. Przyjdź, Duchu Święty, do naszych serc. Miłość swoją nam daj, abyśmy czuli się kochani, abyśmy czuli bliskość Pana, byśmy czuli, Jezu, Twoją miłość w naszych sercach. Jezu, poślij Ducha Świętego do nas.
Poślij Ducha Bożego, który daje nam siłę i moc. Poślij teraz Ducha Świętego w te wszystkie sprawy trudne. Poślij Ducha Świętego do miejsc pracy, do rodzin, do pytań, do bliskich, do intencji, które mamy w sercach. Miłość swą nam daj, byśmy się o nic nie lękali, ale byśmy odczuwali Twoją miłość, bo gdy ją mamy, to mamy wszystko. Przyjdź, Duchu Święty, do naszych serc. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź do naszych serc. Przyjdź, Duchu Święty, miłość swą nam daj. Przyjdź, Duchu Święty, uczyń nasze serca lekkimi. Uwolnij od ciężarów. Uwolnij od przygnębienia. Duchu Święty, daj nam lekkie serce, byśmy przestali się martwić, niepokoić, lękać. Veni, Sancte Spiritus, Duchu Święty, przyjdź i daj nam lekkie serca. Zdejmij wszystkie ciężary, gorycz, przygnębienie, niechęć, złe wspomnienia. Duchu Boży, który uzdrawiasz, przyjdź w lekkim powiewie, przyjdź jak lekarstwo dla duszy. Przyjdź, Duchu Święty, oświecaj jak światło. Przyjdź, Duchu Święty, który karmisz, wskazujesz drogę. Przyjdź, Duchu Jezusa, Duchu pokoju. Napełniaj nas, przenikaj nas sobą. Przyjdź, Duchu Święty, 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 przyjdź, Duchu Święty. Thank you.
Zapraszaj Ducha Świętego. Zapraszaj w sercu. Rozmawiaj z Duchem Świętym. Mów do Ducha Świętego. Proś, by przyszedł do członków rodzin, do miejsc pracy, do trudnych relacji, do zmartwień, kłopotów, problemów. By dał odpowiedź, wskazał drogę, by leczył i uzdrawiał, by przemieniał oblicze ziemi. Mów z sercu do Ducha Świętego. Ofiarujmy Panu Jezusowi nasze serca, wszystko, co w nich jest. Oddajmy Jemu trudy, oddajmy Jemu krzyż niepewności, oddajmy Jemu wszelkie smutki, obawy, lęki. To wszystko, co trudne, teraz w tej pieśni niech będzie Twoje ofiarowanie, Twoje oddanie się Panu Jezusowi. On wszystko potrafi, On wszystko rozumie i wie. On jest wszechmocny, On jest bliski, On jest jedynym Zbawicielem. Modlitwie z sercem oddaj teraz Panu swe troski. Oddaj siebie, oddaj dziś, oddaj jutro, oddaj pytania, dom, pracę, rodzinę, bliskich, dzieci. Oddaj Panu, włóż do Jego serca. Oddaj z ufnością, oddaj w zawierzeniu, że On o wszystko się troszczy.
bo gdy Jemu oddajesz wszystko, nie musisz się już bać. On wszystkim się zajmie. On, który jest naszym pokojem. Jezu, Ty wiesz, że brakuje nam opanowania. Jak często się denerwujemy. Jak często jesteśmy rozbici, rozdrażnieni. Różne frustracje, zazdrość. Szarpie nas na wszystkie strony. Jezu, Ty wiesz, że mamy czasami gorycz, kompleksy, niedowartościowania. Czujemy się gorsi, odrzuceni, niechciani. Prosimy, Panie, swoim pokojem uzdrawiaj nasze wszystkie te bóle, dolegliwości. Jak Słowo Boże mówi, wylej pokój jak rzekę. Ty, który jesteś naszym pokojem i naszą miłością, wlej pokój w nasze serce, byśmy byli całkowicie wolni od lęku, strachu, od napięć, rozdrażnienia, nerwowości, agresji. Wlej, prosimy Cię, Jezu, pokój w nasze serca. Miłość wlej w nasze serca. Jezu nasz, który jesteś miłością i który krwią swoją leczysz nasze serce. Pokój dajesz naszym sercom. Pokój tylko Ty możesz dać. Śpiewajmy. Pokój dajesz naszym sercom. Leczy nasze serca, oddaję się Tobie, ufam Tobie. Pokój dajesz naszym sercom. Pokój tylko Ty możesz dać. Naszym sercom. Pokój tylko Ty możesz dać. Jezu, jesteś pokojem. Jezu, jesteś miłością. Krew swoich ran leczy nasze serca, poddaję się Tobie, ufam Tobie. Rozmawiaj z Jezusem w sercu. Proś o pokój, proś o miłość, o uzdrowienie serca krwią Jego ran.
rozmawiaj z Jezusem w sercu. Ty jesteś jedynym pokojem. Tylko Ty możesz dać pokój. Zapraszaj Pana. Oddajemy się Tobie, Jezu, ufamy Tobie i zapraszamy Twoją Matkę do naszego wieczernika, prosząc, by zawsze była z nami. Maryjo, Królowo Pokoju, chcemy Cię pozdrowić. Chcemy Cię zaprosić, oddać się Tobie. Zaprosić do naszego wieczernika modlitwy, jeszcze bardziej zaprosić do naszego życia, przybytku Ducha Świętego. Nasza nadzieja, Matko Chrystusowa, Matko nasza, Królowo Różańca Świętego. Maryjo, przyjdź do nas. Prosimy, połóż na nas swoje ręce. Otocz nas swoją miłością. Pomóż nam iść przez życie. Stawiaj się za nami. Ave Maria. Oh.
Dziękujemy Ci, Matko Boża, że jesteś z nami na drogach naszego życia. Przez różaniec, przez poświęcenie Tobie, przez szkaplerz. Dziękujemy Ci, że nas chronisz, prowadzisz, pomagasz. Rozumiesz i niesiesz w swoim sercu. Matko, Królowo Pokoju, przytul nas do serca. Przytul wszystkich, którym smutno. Daj nam wszystkim łaskę odczuwania bliskości Pana, który jest Emanuelem. Daj wszystkim łaskę odczuwania bliskości Jezusa. Daj nam to odczucie Emanuela, Boga z nami. Byśmy w tej pieśni odczuli, że Bóg jest z nami. Gdy będziesz śpiewać to imię Boga, Emanuel, byś odczuł sercem i zobaczył, jak On jest obecny w Twoim życiu. Jak On Cię przytula do serca. Jak On jest bliski, zawsze dostępny. Śpiewając imię Jezusa, imię Emanuel, wyznajmy wiarę, że On jest bliski, dostępny, że On jest zawsze w nas i przy nas, jak obiecał, jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Swoją obecnością. Daj odczuwać Twoją bliskość, opiekę i prowadzenie. Byśmy nigdy nie czuli się samotni, opuszczeni, porzuceni. Byśmy zawsze odczuwali Twoją bliskość, opiekę. Bo Ty nigdy nie zapominasz o nas. Zawsze się troszczysz. Zawsze jesteś przy nas. Podziękuj Jezusowi teraz w swojej modlitwie, że On jest zawsze bliski.
Podziękuj, że jest z Tobą w pracy, w rodzinie, wśród trudności, że On był zawsze przez wszystkie lata Twego życia. Myśmy czasem zapominali, bali się, On zawsze jest ten sam. Wczoraj i dziś ten sam. Jezu, dotknij naszej duszy swoją miłością i swoją mocą. Dotknij, Jezu, wszystkich, którzy mają jakieś dolegliwości, frustracje, gorycz, zniechęcenie, lęk, smutek, niepewność. Dotknij, Panie, każdej duszy. Panie mój, proszę Cię, dotknij duszy mej. Wyśpiewaj to z serca, prosząc o dotyk Jezusa, który umacnia i daje nową siłę, który leczy i oświeca. Potrzebujemy, Jezu, Twojego dotyku, bo nikt nie dotknie duszy, tylko Ty. Rozmawiaj z Jezusem. Proś o Jego dotyk dla siebie, dla innych, o dotyk Jezusa. Naszym pokojem, Jezu, powiedziałeś: pokój mój daję Wam, pokój mój zostawiam Wam. Nie tak jak daje świat, ja Wam daję. Niech się nie trwoży serce Wasze. Wlej pokój w nasze serca, w nasze domy, miejsca pracy, rodziny, we wspólnoty, we wszystkie relacje, które mamy w naszym życiu. Panie, wlej pokój, zgodę, miłość, zrozumienie, współczucie. Ty jesteś naszym pokojem, potrzebujemy Cię, tylko Ty. Świat nie da pokoju, tylko Ty. Thank you.
Zostawiam wam, nie tak jak daje świat, ja wam daję. Można usiąść albo stanąć, jeśli bardzo bolą już kolana. Czujcie się wolni przed Panem, spokojnie. Usiądźcie jak Maria u stóp Pana. Wsłuchać się w Jego głos. On jest naszym Bogiem. Prośmy Jezusa o uzdrowienie. Prośmy o uzdrowienie serc, o uzdrowienie życia, o uzdrowienie wspomnień, pamięci, o uzdrowienie uczuć, uzdrowienie emocjonalne, psychiczne, o uzdrowienie wszystkich frustracji, goryczy, traumy, o uzdrowienie po jakimś cierpieniu, po żałobie, po bólu, o uzdrowienie z wszystkich dolegliwości, niemocy, o uzdrowienie z wszystkich słabości, o uzdrowienie życia. Jezu, w Twoich ranach jest nasze zdrowie. Krwią Twoich ran zostaliśmy uzdrowieni. Uwolnij moc swojej krwi nad nami tego wieczoru, gdy prosimy Ciebie o uzdrowienie. Jezu, Tyś moim Bogiem. Jezu, Tyś moim Bogiem. Jezu,
zdrów nasz serce. Jezu, uzdrów me serce. Jezu, uzdrów me życie. Jezu, uzdrów me życie. Wierzę Ci, ufam Ci, wierzę Ci, ufam Ci, Jezu. Wierzę Ci, ufam Ci, wierzę Ci. Rozmawiaj z Jezusem, proś o uzdrowienie. Otwieraj serce dla Pana. Składaj wszystko w sercu Jezusa. Odpocznij w sercu Jezusa. Jemu wszystko zawdzięczamy. Słowami dzięki Jezu chcemy złożyć nasze dziękczynienie. Jak Słowo Boże mówi, w każdym położeniu dziękujcie. Za te chwile trudne też, za te chwile bolesne. Wszystko, co przeżyliśmy w historii życia, bo wszystko jest łaską i darem. Za te chwile bolesne, trudne, za drogę krzyżową. Jeśli Słowo Boże mówi, w każdym położeniu dziękujcie, znaczy w każdym, znaczy za wszystko. Dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Jezu, dzięki Jezu. Dzięki Jezu.
odszedł Jezus z Nazaretu, bo wątpili, bo nie dowierzali i nie mógł tam nic zdziałać. Przepraszamy Cię, Jezu, że czasami nie ufamy, że czasami nie dowierzam Tobie, że Ty coś możesz. Wiem, Panie, że ufność jest kluczem do Twoich łask. Dlatego chcę powiedzieć Ci w tej pieśni, że ufam Tobie, choć czasami nie dowierzam, waham się. Chcemy Tobie powiedzieć, że ufamy Tobie, choć czasami zapominamy o Twojej wszechmocy i miłości. Wierzymy, że łaski czerpiemy jedynym naczyniem, a jest nim ufność. Jak pouczyłeś przez świętą Faustynę, Jezu, może przez łzy, może po różnych trudnych doświadczeniach w historii życia, może w chorobie, w cierpieniu, w dolegliwościach, ale chcemy Tobie powiedzieć, mimo wszystko i tym bardziej ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie we wszystkim, co przeżyłem, co teraz przeżywam, co będzie. Jezu, ufam Tobie. Brakuje na chleb, gdy nie wiem, gdzie będę mieszkać, gdy drożyzna, inflacja, rachunki, kredyty, długi, tyle niepewności i pytań. Ufam Tobie, który troszczysz się o ptaki, o kwiaty. Ufam Tobie, bo powiedziałeś, nie martwcie się zbytnio, co będziecie jeść, co będziecie pić, czym będziecie się przeodziewać. Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie. Ufam Tobie, Ty się zatroszczysz, Ty poprowadzisz, bo jesteś Ojcem. A my Twoimi dziećmi. Rozmawiaj z Jezusem.
Uwalniaj nas, Panie, od wszelkiego zwątpienia, niedowierzania i zniechęcenia, byśmy nigdy nie ustali w ufaniu Tobie. Mimo wszystko i cokolwiek się będzie działo na świecie. Jak mówiła święta Faustyna, ja zawsze będę ufać Tobie. Rozmawiaj z Jezusem. Otwieraj serce. Mów do Pana. Uwielbij Go. Uwielbij Go, bo jest wszechmocny, bo możemy Mu zawsze się oddać i we wszystkim zaufać. Uwielbiamy Cię, Jezu, nasz Zbawiciel. Uwielbiamy Cię, Jezu, który podtrzymujesz, ratujesz nasze życie. Jak Maryja, która powiedziała pierwsza: wielbi dusza moja Pana. Tak i my w tym wieczerniku z Matką Bożą chcemy Cię uwielbić za wielkie rzeczy, które uczynił mi Wszechmocny. Za wszystko, co czynisz w naszym życiu, o Jezu, uwielbiamy Cię. O Jezu, uwielbiamy Cię. Matka Boża w Medjugorje: jeśli we mnie macie matkę, a w Bogu macie ojca, nie musicie się o nic bać. Tak, Boże, Ty jesteś naszym najlepszym ojcem. Żaden ojciec na ziemi Tobie nigdy nie dorówna. Wszyscy ojcowie na ziemi razem Tobie nie dorównają. Ty jesteś najlepszym, jedynym ojcem, który kochasz każdego człowieka bezgranicznie. Ojcze, wierzymy, że jesteśmy Twymi dziećmi i chcemy w tej postawie dziecięctwa trwać. Jak powiedziałeś, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Chcemy być jak dzieci przed Tobą, które Tobie ufają, które w Ciebie wierzą, które są tak pokorne przed Tobą, Boże Ojcze, w tym duchu dziecięctwa, w duchu dziecięcego oddania się Bogu, Ojcu. Powiedz to słowo teraz, wyśpiewaj, którym modlił się Jezus: Abba,
Tym słowem wyśpiewaj swoją wiarę, swoją miłość, swoje oddanie się najlepszemu Ojcu. Abba, Ojcze, 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 Abba, On zawsze był przy Tobie, w najtrudniejszych, bolesnych chwilach. W każdej sekundzie Twojego życia jest z Tobą, jest w Tobie. Nigdy Cię nie opuścił, nigdy Cię nie zostawi, nigdy nie zapomni. Abba, tatusiu mój, jedyny, najlepszy, Boże, Ojcze, tatusiu mój. Dziękuję Ci, uwielbiam Cię, błogosławię Cię. Przytul do serca. Przytul do serca każdego syna, każdą córkę. Przytul do serca, Ojcze. Daj doświadczenie Twojej ojcowskiej miłości, która tuli do serca, która głaszcze po głowie. Ofiarujemy przed Tobą i otwieramy wszystkie nasze bóle, dolegliwości, niemoce i słabości. Według Słowa Bożego, które mówi w psalmie, On leczy wszystkie Twoje niemoce. On leczy wszystkie Twoje choroby. Prosimy Cię, byś uzdrawiał swoją miłością, swoją mocą, każdą dolegliwość w ciele, w psychice, każdą niemoc w naszych ciałach, byś uzdrowił, Panie, wszystkie dolegliwości, niemoce nasze, byś uzdrawiał teraz, Panie, prosimy za tych, którzy w domach naszych chorują, rodziców, rodzeństw, dzieci, za wszystkich, których Tobie polecamy, chorujących, których znamy, Jezu, prosimy Cię, dotknij swoją miłością braci naszych, siostry nasze, uzdrawiaj nas wszystkich, bo tylko Ty masz moc uzdrowienia, leczysz wszelkie choroby i wszelkie słabości, jak mówi Ewangelia, Ty leczysz wszelkie choroby i wszelkie słabości,
Więc wierzymy, Panie, i prosimy Cię w tej pieśni, byś nas uzdrawiał, byśmy byli letcy, by nas nic nie bolało, by odeszły wszelkie dolegliwości, wszelka niemoc, wszelka słabość. Byś uzdrawiał tych, za których się modlimy, naszych bliskich. Wołajmy do Pana, uzdrawiaj mnie, o mój Jezu. Uzdrawiaj mnie, śpiewajmy razem. O mój Jezu, uzdrawiaj mnie, o mój Jezu, swoją miłością uzdrawiaj mnie. Przynosimy Cię, Jezu, naszych chorych. Przynosimy Ci chorych w domach. Przynosimy naszych bliskich. Ty leczysz wszelkie choroby i wszelkie słabości. Wierzymy, że masz moc uzdrowienia. Wierzymy, że jesteś wszechmocny. Chcemy wyznać Tobie wiarę, Jezu. Chcemy wyznać, że Cię kochamy, że w Ciebie wierzymy i w Twoją moc, bo jesteś ponad niebem i ziemią. Zbawiciel świata, całego wszechświata. Jezu, wierzę Ci. Jezu, wierzę Ci. W Twoje słowo, w Twoją moc, w Twoją miłość, w Twoje działanie. Wierzę Ci w tych różnych trudnych sprawach, sytuacjach, które może mnie przerastają i są większe ode mnie. Wierzę Ci, Ty się zatroszczysz o wszystko. Jezu, wierzę Ci. 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 Jezu, ufam Ci.
Jezu, kocham Cię. 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 Jezu, wielbiam 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 Cię. Jezu, ufam Ci. Jezu, kocham Cię. Ty dałeś nam Matkę, która pod krzyżem stała. I my w tej adoracji, stając pod krzyżem, chcemy kolejny raz wziąć Maryję do siebie. Jak mówi słowo, uczeń wziął ją do siebie, Maryjo. W tym jednym słowie chcemy Ci powiedzieć, że wierzymy w Ciebie, potrzebujemy Cię, kochamy Cię i chcemy zawsze brać Cię do siebie, do naszego życia, do naszych spraw, byś zawsze w tym życiu była Maryja, Matka Królowa, która uczyłaś apostołów modlitwy w Wieczerniku, która uczyłaś apostołów, jak prowadzić Kościół na samym początku, która też uczysz nas. Ty pełna wiary, Matko Kościoła, oddajemy się Tobie. Maria, 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 Maria. Rozmawiaj z Matką Bożą. Thank you.
Medjugorje śpiewamy Gospa, Matka, Majka moja, Gospa, Pani, Gospodyni, Gospodyni Wieczernika, Matka moja, Królowa Pokoju, Kralica Mira. My wierzymy, że jesteś Gospodynią Wieczernika i Matką naszą, a Gospodyni najlepiej wie, co dzieciom potrzeba, czym je nakarmić, czym napoić. Więc udzielaj nam, Gospa, darów, łask, Matko nasza i Królowo Pokoju. Gospa, Majka moja, Kralica Mira. Gospa, Majka moja, Kralica Mira. Gospa, Majka moja, Gospa, Majka moja, Ty. Gospa, Majka moja, Gospa, Majka moja, Ty. Gospa, Majka moja, Kralica Mira. Gospa, Majka moja, Kralica Mira. Majka moja, Gospa, Majka moja, Ty. Gospa, Majka moja, Gospa, Majka moja, Ty. Pozdrawiamy Cię, Maryjo, w naszych sercach. Pozdrawiamy Cię, Królowo Pokoju, Matko Miłości. I cieszymy się, że jesteś zawsze z Kościołem, w Kościele, dla Kościoła. Bądź pozdrowiona, Maryjo, pełna łaski. Zdrowaś, Królowo Pokoju, zdrowaś, Matko Miłości. Zdrowaś, Królowo Pokoju, zdrowaś, Matko Miłości. Razem! Zdrowaś, 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 Maryjo. Zdrowaś, 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 Maryjo. Zdrowaś, Królowo Pokoju, zdrowaś, Matko Miłości. Zdrowaś, Królowo Pokoju, zdrowaś, Matko Miłości. Zdrowaś, 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 Maryjo. Zdrowaś, 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 Maryjo. Dziękujemy Ci, Matko, że jesteś Królową Pokoju, że jesteś Matką Miłości. Dziękujemy Ci, Maryjo, za wszystkie łaski, za Twoją opiekę i za tą Eucharystię, i za tą adorację, i za Medjugorje, w którym objawiasz się jako Królowa Pokoju i dajesz nam pokój i radość. Dziękujemy Ci, że jesteś tu. Dziękujemy Ci, że jesteś tu, Panie Jezu. Dziękujemy Ci za tę łaskę zaproszenia na tę adorację. Dziękujemy Ci, Jezu, że jesteś tu, że żyjesz w Najświętszym Sakramencie i żyjesz w nas. My wierzymy w Ciebie, kochamy Ciebie. Pozostań z nami, Panie.
Pozostań z nami tego wieczoru, Panie. Pozostań w naszych domach, w naszych sercach, w naszych myślach, w naszych uczuciach, by nic nam nie odebrało Ciebie. Zaśpiewajmy tą nową pieśń, którą Pan nam dał. Pieśń miłości do Jezusa, który jest tu. I zawsze możesz to sobie powtarzać, kiedy Ci ciężko w pracy, kiedy Ci ciężko w rodzinie. Jesteś tu ze mną. Jesteś tu, tam gdzie ja jestem, tam Ty jesteś. I o tym jest ta pieśń, że Jezus jest tu. Tu gdzie Ty, tam On. Zawsze i wszędzie, o każdej porze śpiewajmy Jezusowi. Jesteś tu, jesteś tu, jesteś tu, Jezu, jesteś tu, jesteś tu. Zawsze pamiętać, że jesteś.
jesteś blisko. I dajesz pokój, bo gdy Ty jesteś, jest pokój. Ty dajesz pokój naszym sercom. Prosimy o pokój i o łaskę zachowywania pokoju. Zachowywania pokoju w sercu, w emocjach, w myślach. Byś uzdrawiał nas od wszelkiej złości, gniewu, zazdrości, walki, rywalizacji, przemądrzałości. Wlewaj pokój w nasze serca i daj łaskę zachowania pokoju, by Twój pokój pozostał pośród nas, między nami, w rodzinach i w pracy, w relacjach i w sercach. Pokój nam daj, pokój nam daj, naszym sercom, Jezu. Pokój nam daj, pokój nam daj, naszym sercom, Jezu. Pokój nam daj, pokój nam daj, naszym sercom, Jezu. Pokój nam daj, pokój nam daj, naszym sercom, Jezu. Zostań tu, o Panie. O Panie nasz, zostań tu, o Panie nasz, i Twój pokój pośród nas. Klękijmy przed Panem i w tej pieśni, uwielbiając Go, prośmy, by nam błogosławił. Śpiewamy tą pieśń, uwielbiajmy Pana w tej pieśni, prosząc tą pieśnią uwielbienia Jezusa za Jego obecność i miłość, by nam pobłogosławił, by pobłogosławił nas tu obecnych, pielgrzymkę naszą, rodziny, pracę, całą wspólnotę. Jezu, uwielbiamy Cię. O Jezu, O Jezu,
zanoś, Pan. Z błogosławieństwem do Twego domu, pracy, relacji i do Twego serca. Jezu, przyjdź z błogosławieństwem do swoich dzieci, do wszystkich naszych spraw. Niech przez to błogosławieństwo rozleje się pokój, miłość na Twoje dzieci. Zapraszam Jezusa, by przyszedł w tym błogosławieństwie.